Wietnam, lata 60. Ciężkie czasy, zimna wojna. A zimna, bo ciągle deszcz pada, kurwa, a mnie po dżungli każą biegać z karabinem. M16 dawało nam przewagę i dominację nad wrogami, których nawet nie widzieliśmy. Byliśmy cyborgami. Mogliśmy w pojedynkę na łopcej ziemi biegać, bo skurwensanów myżek przez drzewa i liście widzieli. Podwójnym mrugnięciem prawym łokiem karabin sam celował do wrogów. Naszym zadaniem było ciągnięcie za spust i patrzenie, jak kolor liści zmienia się z zielonego na czerwony. Zimny deszcz, zimne podejście i zimne serce. Ja już człowiekiem nie jestem. Ja jestem tylko produktem. Kurwa, to się nigdy nie skończy. Ja pierdolę. Okłamywał nas od początku. Nie kłamałem. Zataiłem szczegóły. W lipcu dostaliśmy do plusa tego podstawowego, chyba muszę zacząć to podkreślać, Call of Duty Cold War. Mamy wrzesień i nie, splatynowałem tę grę już ponad miesiąc temu. Ale jak mam opowiadać o tym, jak w zasadzie zostałem oszukany, a miał być ten kod takim tyci zabiegiem, niczym usunięcie wyrostka robaczkowego i cyk. Jedziemy dalej, ale ten ból od czasu do czasu daje o sobie znać. Zupełnie jak tytuł, który dziś chcę omówić, bo czas najwyższy wyrzucić, tudzież wyżygać z siebie ogólne wrażenia. Recenzję tę podzielę na trzy części. Zacznę od najlepszej rozgrywki, jaką doświadczycie w Cold War, czyli zombie. Opowiem trochę o kampanii, która niestety całościowo mnie rozczarowała, ale nie znaczy to, że jest całkowicie zła. I na koniec opowiem wam o multi. A raczej o tym, dlaczego uważam, że nie daje za grosz radości, a tylko buduje w graczach agresję. No i całościowo multi jest ogólnie syfem, ale chodźmy do tych rzeczy przyjemnych, czyli do obśrupanych, zgniłych zombiaczków. I jeszcze małe info dla Trophy Hunterów od razu. Jeśli chcecie tylko pograć, to pograjcie, nie ma problemu. A jeśli chcecie to platynować, to... Wypierdol pizdu! D-Machine to mapa w trybie zombie opowiadająca o tym, jak naziści podczas wojny eksperymentowali na polskiej ziemi z czymś, co nazywa się eterem, eterium. To kryształy, które mogą przenosić w inny wymiar, lub można dzięki niemu ulepszać skille w strzelaniu z danego rodzaju broni, a także dodają na stałe premie do znanych perków. Zombie w Cold War dostało znaczną rozbudowę i ewolucję. Jest na pewno dużo łatwiej niż w starszych odsłonach. Najważniejszą zmianą jest to, że zombie nie powalają gracza na dwa uderzenia. Zadają dużo mniejsze obrażenia oraz niweluje je dosyć mocno pancerz i masa innych nowych, nazwę to, pick-upów, które we wcześniejszych częściach zdobyć można było tylko ze skrzynki losującej. Mówię głównie o granatach, ale jest też złom, dzięki któremu możemy budować te przedmioty, jak i serię nagród z multiplayera. Oczywiście nie wszystkie. Zmieniono również działanie słynnego paka puncha, który ma 3 poziomy i dodatkowo można zmienić typ amunicji, którą strzelamy. Na przykład moją ulubioną, zatrutą, która daje szansę na przeciągnięcie postrzelonego zombiaka na naszą stronę. No i kolejna zmiana w tej części pozwala na wzięcie dowolnej broni startowej. Nowości w tym zombie jest naprawdę, naprawdę sporo. Oprócz D-Machine możecie zagrać w otwarte mapy z martwego, w sensie, że nikt z niego nie gra, trybu gry z multi, trybu oddziałowego. Macie kilka celów do wypełnienia, brak fal. I okazyjnie pojawiające się zombie. To taki kooperacyjny Battle Royale, bo zbieracie łupy ze skrzynki, za pomocą którego ulepszacie bronię i zbroję. Zdobywacie serię nagród do zabijania grup truposzy, znajdźki tekstowe i ogółem masę innego śmiecia. Darmowy patch z trofeami dodał również nowy tryb do walki z zombie. Wykonany jest dość prymitywnie, ale gra i ekspi się na nim przyjemnie.
Mapki wzięte żywcem z multi plus kula Ethereum, w której polu musimy przebywać i zabijać zombie. I co trzy fale pojawia się boss znany z uniwersum zombie. Nie jestem pewien, ale jednym z bossów jest chyba Brutus Alcatraz z DLC do Black Opsa 2. Albo to jakiś inny mięśniak, bardzo podobny do niego. Ten tryb jest fantastyczną i szybką ekspiarką do broni, co będzie dosyć ważne, jeśli chcecie iść na wojnę, której wygrać nie macie szans. Mówię oczywiście o multi. Ale jest jeszcze w zombie jeden tryb gry znany z Black Ops 1, czyli Dead Ops Arcade. Jaką radość miał ten tryb gry nieść? Nie wiem. Walicie do zombie z widokiem zlotu ptaka, broniami, które mają nieskończone magazynki i ginie się na hita. Ewentualnie na 3-4 jak gracie ten tryb z widoku pierwszoosobowego. Jak się gra, to chyba widać. Rozwinę tę abominację przy trofeach, bo chyba dla nich tylko ten tryb powstał. Kampania jest prawie takim samym rozczarowaniem jak World War II. Ale Cold War na pewno ma dużo lepsze misje. Unikalnymi są walka na poligonie treningowym ruskich oraz inwigilacja ruskiego obiektu wojskowego. Te misje wyszły fajnie, a całą resztę misji widzieliście już na pewno w każdym innym kodzie. Misja z helikopterem, czy misja snajperska i tak dalej. Ziewałem ogólnie z nudów, ale na szczęście strzela się nadal w kodzie beznadziejnie w mojej opinii. Jeśli pograliście w kilka gier strzelankowych, to na pewno zrozumiecie, o co chodzi. Macie Battlefielda, to macie prędkość wylotową pocisku, opad kuli i tak dalej. Pocisk jest fizyczną materią dążącą do celu. Rainbow Six Siege daje świetne doświadczenie, jeśli chodzi o obsługę broni. Znaczna większość z nich kopie jak szalona i każde zabicie daje ogromną satysfakcję. A w tym kodzie, owszem, jest parę statystyk broni, które można modyfikować dodatkami, tylko że tego nie poczujecie ani w kampanii, ani w multi. Celujecie z niemal automatycznym auto-aimem i prrrr, karabinem, który nie ma ani podrzutu, ale jakoś fajnie te gnaty nie brzmią. Jest dużo broni i z każdego PM-u czy szturmówki strzela się zupełnie tak samo. Bawiłem się też strzelbami czy pistoletami dla urozmaicenia i taka to kampania. Od razu powiem, jeśli platynujecie kampanię, będziecie mieli kilka wyborów. To prawie taki wybór jak w nadchodzących wyborach. Nie mają raczej znaczenia. To znaczy wybory w tym kodzie mają drobne znaczenie, ale jego właśnie na tej samej zasadzie nie odkryłem. Bo ratowałem i okazywałem miłosierdzie każdemu dupkowi, którego mogłem zabić. I dzięki temu w jednej z misji mogłem zobaczyć, jak wykonać 6 zakończeń w jednej specyficznej misji. Raz słuchacie się głosu, a za drugim podejściem jesteście anty do każdego polecenia. I ostatnią misję możecie wykonać na 2 różne zakończenia. Bo już po pół godziny grania w kampanię widać na kilometr, który towarzysz jest skurwysynem i nas zdradzi. Teraz trudno mi ocenić, czy to wada, czy zaleta. Ale nawet weteran w tym kodzie jest spieprzony. I to jest albo plus, albo minus. Bo jest to absolutnie najłatwiejszy weteran chyba spośród wszystkich kodów, w jakie grałem. Musicie mi wierzyć na słowo, ale podczas całej kampanii zginąłem około 10 razy. Zginąć na weteranie w kodzie zawsze jest piekielnie łatwo. Ale nie tu. I to zaleta dla Trophy Hunterów, bo wetka wbiją bez problemu i wada dla weteranów weterana. Dla porównania, zagrałem niedawno u kolegi w zeszłoroczne Modern Warfare 2 i padałem w pół sekundy, nie wiedząc nawet skąd. A w Cold War mogłem sobie śmiało pozwolić na eksplorację i podziwianie grafiki, jak i detali, które stoją na bardzo wysokim poziomie. I teraz punkt ostatni, czyli multiplayer. Obiecałem sobie, że nie będę tej orki na czynniki pierwsze rozwijał, bo nieważne w jakiego koda gracie, to idziecie na wojnę z pistoletem na wodę. I nawet tym porównaniem nie żartuję. Okej, zawsze się ekspiło bronie w kodzie i zdobywało dodatki i inne zabawki, ale właśnie przez to, jak został zaprojektowany Cold War, najlepiej zacząć sobie grać tego koda od zombie, bo bronie ekspią i możecie odblokowywać dodatki mające znaczącą przewagę. W skrócie, wymieniacie tym zabiegiem pistolet na wodę na januszową replikę M16. I idziecie z nią na ostrą amunicję,
bo to jest wojna, której nie macie szans wygrać, jak już wspominałem. Cały multiplayer opiera się o takie słówko: skill-based matchmaking. Spytałem nawet o tę kwestię mojego dobrego znajomego, który jest specem od Call of Duty, o co chodzi w skill-based matchmaking. Skill-based matchmaking został wprowadzony po raz pierwszy w Call of Duty 4 Modern Warfare z 2007 roku. Jest to system, który dobiera graczy na podstawie np. K&D, czyli Kill and Death Ratio, czyli liczby punktów na minutę, czasu gry itd. Jednak w Call of Duty SBMM jest, mówiąc krótko, zjebany przez Activision. Na moim własnym przykładzie podaję. Ponad 700 godzin zeszło rocznym Modern Warfare 2 i ma wynik KD 1-0. Wyszukany mecz i ludzie w grze, którzy trzymali pada w rękach pierwszy raz albo byli po wylewie, są dobierani do mojej rozgrywki. Czyli rozumiecie, on jest mocarzem i dobiera mu bardzo słabych graczy. I powiedzcie, jak ma czuć się ktoś, kto chce pograć na ludzie, a non stop trafia na ludzi znacząco lepszych od siebie, bo SBMM twierdzi, że tak powinno być? I ten system w jakiś sposób zabił Call of Duty. Skill-based matchmaking schrzanił jedną z najważniejszych rzeczy, które były w starych grach z serii, a mianowicie przez wprowadzenie tego systemu po skończonym meczu lobby się rozpada. Nie ma możliwości grania z tą samą ekipą przeciwko tym samym przeciwnikom, tak jak można było to robić na przykład w Modern Warfare 3 z 2011 roku. Często mi się zdarza rozmawiać z widzami, jak i graczami, i słyszałem taki argument, że to jest stary kod, czego ty oczekujesz. Jak jest stary, zawalony oszustami, cheaterami, myszkami i innym takim gównem, to po co było to dodawać do plusa? Ano tak. W życiu zmieniają się trendy, zmienia się ogółem życie, ale nie zmienia się Call of Duty. Ze spokojnym sumieniem mogę stwierdzić, że w 4 na 5 meczy są gracze zwyczajnie z jakimś cheatem i musicie mieć farta, żeby mieć lepszego cheatera u siebie w drużynie. Czasem widać nawet pojedynki na lepsze haksy. Ktoś powie, że to progracz z myszką. Okej. Dla mnie myszki na konsoli są cheatem, bo dają przewagę. Takie Rainbow Six Siege zbanowało klawiatury i myszki i nawet za próbę podłączenia do PS5 banuje się całe konto. Nie kupuję również argumentu, że pad ma małe autocelowanie. Zresztą na przykładzie Cold War'a jest to nieodczuwalne. Ja chcę spróbować dobrze się pobawić w tę grę, a nie mogę, bo widzę, jak ginę i tym bardziej widzę te wątpliwe w skilla killcamy, no i się złoszę. Wychodzę z lobby i szukam nowego. No i tak w koło. Dopiero jak się gdzieś uda dopasować do normalnych graczy, to idzie serio coś normalnie pograć. I to nie jest normalne. To jest popierdolone. Powiecie mi, że te killcamy to nie cheaty. Okej, jeśli są to progracze mający zazwyczaj pierwszy level lub ukryte profile na Sony, to z jakiej paki mnie, casuala, wciska się do takich rozgrywek? Halo, Bobby Kotick, o co panu chodzi? Czy kto tam kurwa za to gówno odpowiada? Jak miałbym opisać jednym zdaniem ten tryb, to jest on jak tania i ładna zabawka od Chińczyka na aukcji. Tylko dopiero jak dojedzie ten produkt do ciebie i dotkniesz tego nędznego, rakotwórczego plastiku, zdasz sobie sprawę, że zostałeś zrobiony w maliny i w chłoniaka, może przy okazji, ja pierdolę. Obiecałem sobie, że nie będzie długo, więc opowiem w skrócie, dlaczego nie warto platynować Cold War'a. Chyba, że jesteś tak... popierdolony! Jak ja. Po pierwsze, trofeum Party Patrol, czyli zdobycie 10 medali za likwidację oddziału. Daruję sobie opis, bo tryb gry, w którym trzeba to zrobić, czyli tryb oddziałowy, jest martwy. Udało mi się znaleźć ustawkę na PSN Profiles i potrzeba do tego minimum 8 osób. I odmawianie modlitw do Bobiego Kotika, aby nikogo nie wywaliło z drużyny, albo żeby nie trafiły się randomy, które będą skutecznie psuć i utrudniać proces. Normalnie aż mam wspominki z Kingpina z pierwszego Red Dead Redemption. A proces ten polega na tym, że czterech się podstawia, a jeden zabija ich wszystkich. Brzmi łatwo, ale jak robi to 8 osób po 10 razy i dochodzą w trakcie kolejne osoby, którym wypada pomóc, bo tak każe trofi hunterski honor,
to macie pełen obraz, z jakim gównem będziecie mieli do czynienia. Druga ważna sprawa. 100 zabójstw z pojazdami. Już naprawdę streszczam ten opis jak mogę. I skrócę go do tego zdania. Liczą się również kile w normalnym trybie robione za pomocą RC, XD i VTOL. Tym drugim na 88 godzin gry w koda udało mi się polatać tylko raz, ale RC, XD jest bardzo łatwo zrobić i w jednym meczu udawało mi się zrobić od 2 do 4 zabójstw. Progres możecie sprawdzać w zakładce koszary, medale, serię nagród. Kolejny trudny trofek. Zamknięcie wyrwy w The Machine. I tu przepraszam z góry, bo nie będzie to zbyt pewnie dużą podpowiedzią, ale powiem wam, od czego zacząć. To jedyne trofeum, które mi wpadło łatwo, bo trafiłem na ogarniętych randomów, którzy w trójkę robili tego easter egga, a ja im pomagałem. Trzeba opanować 9 podstawowych kroków do poprowadzenia fabuły i obowiązkowo trzeba znać mapę i co gdzie się znajduje. Na pocieszenie, jak już wspominałem, Zombie w Cold War to najjaśniejsza i najprzyjemniejsza gwiazdka tej produkcji, więc będziecie się tylko i wyłącznie dobrze bawić. Ostatnia stacja Drogi Krzyżowej to zabicie goryl mamy w najnudniejszym i najbardziej pozbawionym radości trybie gry, czyli Dead Ops Arcade. Uruchamiany z pozycji zombie, oczywiście w trybie pierwszoosobowym i robimy to solo z jednego i głównego powodu. W tym trybie nie ginie się na hita i nikt inny nie będzie nam przeszkadzał i zwiększał liczby przeciwników. I teraz przez 4-5 godzin napierdalacie w brzydkich scenariach wyjętych z PS2 zombiaki i inne tam czasem są odmiany. Ale to jest taka nuda, nie rozwijajmy się, serio. Dochodzicie do ostatniej lokacji, gdzie na końcu pojawi się Goryl Mama i tu chwała i dzięki dla Bobby Kotika, że wypuścił patcha, który umożliwia w razie porażki kontynuację od miejsca, w którym polegliśmy. Bo dawniej, jeśli zginęlibyście na Goryl Mamie lub innych bossach, których się napotyka, to trzeba było zapierdalać wszystko od początku. Jak zginiecie na Mamie Goryl, jak ja, to będziecie mogli zacząć ponownie kilka fal w tył. A jakbym dawniej zginął po tym czasie i musiał robić wszystko od zera, to przysięgam, że wypierdoliłbym PS5 z 8 piętra i platyna, i także ten film by nie powstał. Także takie są moje streszczone wrażenia z Call of Duty Cold War. Jeśli obraziłem fanów koda, to przepraszam. Jednocześnie zachęcam do sprawdzenia starych kodów, które były lepsze i są takie same jak te dzisiejsze. Moja ocena gry to 4 na 10. Bawiłem się dobrze jedynie w zombie. Trudność platyny, co omawiałem, zasługuje na 6 na 10, zwłaszcza za zorganizowanie 8-osobowej ustawki. 88 godzin to czas do platyny, ale lepiej spożytkujcie go na jakieś dużo lepsze produkcje. Naprawdę, wypierdolcie to gówno.